Od kilku dni na Podgórzu, na ulicach Weteranów, Kaszubskiej, Przeskoku, Niepodległości, części Fałata panują egipskie ciemności. Czym jest spowodowana awaria latarni? Spytaliśmy w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Powodem, jak się okazuje, są awarie kabli wywołane przez opady deszczu i silny wiatr. W tej chwili trwają prace mające na celu przywrócenie oświetlenia. Jak poinformował nas zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Bogusław Rogiński, staramy się, by przynajmniej w okolicach cmentarzy wszy...